prezentowi nie robię, nie? To zawodnikom nas, nie? Nie. Proszę Państwa, wręczamy nagrody. Nie. To będzie pewno tak, że wręczy nagrodę i musimy iść stąd szybko. Proszę Państwa, zatem teraz bardzo serdecznie zapraszam Państwa do deklaracji. Kategoria gimnazjum dziewczynki od miejsca trzeciego. Wręcza będzie za trzecie miejsce pani Ewa Kuryłowu, jeszcze raz pani burmistrz oddajemy tej dyplom. Lidia, trzecie miejsce, młodzież gimnazjalna dziewczynka. Teraz drugie miejsce, wręcza będzie poseł Anna Paweł dla Angeliki Mazur. Bardzo proszę na pudło, drodzy Państwo. I miejsce pierwsze, Patrycja Chórek, wręcza będzie Andrzej Dura. Bardzo proszę. Jeszcze teraz kilka, żeby się ustawiły, kilka na fotoreporteru. Pięknie jest fair play, no i wręczamy nagrody. Proszę Państwa, no on ma jeszcze dostawać tak samo, to by się że bardzo by też szedł. Teraz kilka na fotel poteru. Duże brawa panie i panowie, duże brawa! Dziękujemy i przechodzimy do kolejnej kategorii. W tej kategorii także kategorii gimnazjum chłopcy, gdzie też będą Państwo dla Dotnika Polechowskiego w kategorii młodzież, a nie tak było. Za miejsce drugie dla Jakuba Wójtowicza i za miejsce pierwsze pan prezydent dla Mateusza Hurtały. Duże brawa! Przemko! Przemek! Koza! Kozina! Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo, a w kategorii szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta wręczają pan prezydent Andrzej Dura, pan Stanisław Kierski, Stowarzyszenie GIL i pan senator Jan Haberski. Zapraszam. Za trzecie miejsce młodzież ponadgimnazjalna dziewczęta dla Aleksandry Lewoniec. Za drugie miejsce dla Julii Bolechowskiej. I dla Zofii Kordeckiej za zajęcie pierwszego miejsca. To jest fajne zdjęcie z tego bliska. I wręczamy.
teraz wyjdzie na inny. Podobnie, nie? Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne Chłopcy. Nagrody Ryczard Węgo, pan prezes Andrzej Duda, pani poseł Anna Paluch i pani burmistrz Ewa Czubyła. Do dzieła. Drodzy Państwo, trzecie miejsce Karol Rogoziński. Czerwona korona nie ma za mnie, ale jest jego chrzestny, który odbierze. Proszę bardzo. Na trzecim miejscu pan sobie stanie. Tylko do pana widzę, z tego miejsca. Tak, tak samo było, ale przy trzecim miejscu. Dobrze. Miejsce drugie dla Daniela Kaptokiewicza. Kolego, pokaż mi statyw, troszkę byś się przesunął, dobra? Miejsce pierwsze dla Filipa Nowaka. Wibracje? No i teraz, drodzy Państwo, dekoracja, brawo! Drodzy Państwo, żeby Pani burmistrz zauważyła, że kategoria mężczyzn nie obsługują tej też po części Panie, ale teraz kategoria dorośli i kobiety. Potwierdzimy oczywiście prosić o wręczenie Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, ale także Pana Wiceburmistrza Radki, Pana Roberta Wójcieka i Pana Stanisława Kierszyna z Stowarzyszeniem. Zapraszam Pana Wiedziana tutaj. Panie Stanisławie. Jest okej? Okay? Pierwszy. Jest, idzie sobie tutaj, dobrze. Bardzo proszę, panie Stanisławie, w ręce pan zajęcie trzeciego miejsca na panie Magdalenie Matusik-Pokowski. Drodzy Państwo, prawdziwy prawnik z prawdziwej Warszawy. Drodzy Państwo, miejsce drugie dla Dominiki Polechowskiej. Miejsce pierwsze dla pani Anny Wójcia. Brawo! Brawo! I wracamy. Kozioł. Ej, panie, gdzie pan kurde? Kozioł. Zdjęcie robią. To ja jestem gorszy? Kurwa, Kościół, jesteśmy w robocie, więc albo stoisz obok kamery, albo idziesz na bok. Nie słyszę cię. Ja pierdolę po prostu, no nie mam nerwu do siebie. Pierdol. Każdy mógł usunąć człowieka, bo... I przeginać. Ale nie zostawiła cię. Przed światem nikogo nie ma. Drodzy Państwo,
Kategoria dorośli, mężczyźni, a także pan Paweł i pan Miejski. I trzecie, panie i panowie, dla pana Łukasza Puksy. Dziękuję bardzo. I gratuluję dla pana Przemysława Puksy. Ladies and gentlemen, the winner is Adam Kocura. Zapraszamy na podium. Teraz, proszę Państwa, kategoria politycy. To będzie ciekawa kategoria. Proszę Państwa, wręczają pan prezydent Rzeczypospolitej Jasna, ale także pani poseł i pani burmistrz. Bardzo proszę. Tak się złożyło, że teraz są panowie startowali. Miejsce trzecie dla pana Marka Kwiatkowskiego. Zapraszamy panie Marku do nas tutaj. Proszę wychylić z tłumu. Pięknie, tak jest. Już jeden medal ma. Drodzy Państwo, miejsce drugie, pan Tomasz Turski. Bardzo pan poseł. I miejsce pierwsze dla pana Mateusza Milewskiego. Dobra, no to chodźcie tak. Zrób po drodze. Chyba pana, po drodze zrób to, bo chciałem tam po. No dobra, no dobra, są to bez sensu. Drodzy Państwo, teraz jest kategoria, którą bardzo bym prosił, żeby Państwo byli łaskawi oklaskiwać szczególnie. Prosimy pana prezydenta o to, żeby wręczył ten puchar, zwłaszcza z jak największą atencją, bo to będzie najstarszy zawodnik. To jest pan Stanisław Erb, rok urodzenia 1932. Brawo panie Stanisławie! Brawo! 85 lat! Zapraszamy na miejsce pierwsze. Ja już się ładnie. Wiesz, ja bym się cieszył, tak nie jest, pożył. Teraz, proszę Państwa, panie prezydencie, zapraszamy. Dużo brawa, proszę Państwa, najstarszy zawodnik. Szanowni Państwo, i teraz kategoria, którą rozgrywaliśmy przez dwa dni. Jak Państwo pamiętacie, ten memoriał jest dnia
Marii Kaczyńskiej. I właśnie konkurs o jej postaci był rozgrywany przez dwa dni w kategoriach dzieci, młodzież i dorośli. Teraz uhonorujemy tych, którzy wygrali na prezencie. Liczymy na to, że pan zechce wręczyć te dyplomy dla dzieci, w kategorii dzieci. Na najlepszy wynik dla Klaudii Michury. Bardzo dużo wiedzy. Oczywiście stajemy na miejscu pierwszym, tak, tak. Ostro, ostro! Drodzy Państwo, młodzież. Brawo! Drodzy Państwo, brawo! To się nazywa tradycyjna wymiana koszulek. Dużo brawo, panie prezydencie, to wam musimy jeszcze podobać, co to jest dzisiaj, tak? Tam to mam na Polsce. Duże brawa! Bardzo duże brawa. Dziękujemy serdecznie. Ale cień. No twarz. Dziękujemy. Ale my się uporacujemy. Jednak wolę skocznie niż tu. Ale na skocznie zajebiście się biegło w tym roku. No. Sprintne, nie? Kto wie. Najbardziej to mi się podobali ludzie z 400-kami, którzy na start chcieli być, kurde, 200-kami, takimi stałkami, nie? Przecież ja miałem 400. No, ale jeden dzień 400, a drugą 300 i biegłem przez całą dupę. No. To może na pudło. Ja usłyszałem tego gadka. Proszę Państwa, teraz za najlepszy wynik konkursu wiedzy o Marii Kaczyńskiej i co ciekawe, to jest reprezentantka, która obejmuje miejsce, z którym pani Maria Kaczyńska była związana na końcu, czyli miasto stołeczne Warszawy. Agnieszka Matusik. A, to było ustawione. Dużo brawa, oczywiście. A tutaj na mobilnym to będzie pan przemysł. Dziękujemy. Drodzy Państwo, teraz chciałem Państwu powiedzieć, że to jest moja druga kategoria. Jak on jechał? Fantastycznie. Walczył ze stopniem, stop wygrywał, ale on wstawał, dojechał do końca. Drodzy Państwo, kategoria zawodnik z największym poczuciem humoru, którego oklaskiwała cała publiczność rabczańska i okolic. Panie i Panowie, a oto i on, Jan Śpiżura. Tak jest, bardzo proszę. Śmiało, fantastycznie. Walczył ze stopniem, a wręcza, drodzy Państwo, pan Kaczyńska, Bartek Kołopis, Radka Strój. Radny Wojewódzki, drodzy Państwo. Góra z Wipowa, drodzy Państwo, podobny góra. Thank you.
Dobra, następny. Właśnie. Drodzy Państwo, jeszcze jedna kategoria, ostatnia. Drodzy Państwo, jeszcze jedna kategoria. Jeżeli będę mógł Pana prosić, Panie Prezydencie, dlatego że akurat to jest kategoria najlepszy dopis. Oni dopingowali także Pana i to ja, drodzy Państwo. To będzie Kosztowiec Podkalański Leśne Buźki. Zapraszamy na sercenie, śmiało. Mariusz, nie mogę teraz już Pana. Do sercenie. Wszyscy idą do Pana Prezydenta, tak jest. Łukasz. Leśne Duszki. Nie wiem, tam ktoś brał, nazywając to, ale spoko. Konstytucja to kot to dupa. No dobra. No to co by wszędzie chciał puścić kotę dupa. Drodzy Państwo, a teraz specjalna statuetka dla naszego znanego gościa. Drodzy Państwo, wręcza Pan Andrzej Gubiel i Pani Kazimiera Warcia. Proszę uprzejmie. Duże brawa! Wręcza teraz statuetkę, którą będziemy prosić Pana Prezydenta o przekazanie Panu Prezydentowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tutaj! Halo! Tutu! Super! Panie Prezydencie, jeszcze jedna niespodzianka, jeśli Pan pozwoli. Jest z Wami wiceminister finansów, ale także zawodnik, który tutaj był formalferem, który wraca do sportu po kontuzji, Jakub Perkowski. Ja mam dla Pana niespodziankę. Bardzo proszę, to jest kombinezon, a także specjalna
Góralska Parzenica. Duże brawa. I teraz chciałbym wyprężyć pierwszy, panie prezydencie. Dekorujemy. Tak jest, bardzo proszę, Parzenica specjalna. Duże brawa, duże brawa. Pchać, bo tu już wszystkim idzie tak internet, szkoda gada. Co? Michał mówił, żeby na wydarzenie. Cześć. Panie prezydencie, brawo. No i teraz pozwolę, prosimy pana prezydenta o zabranie głosu. No łapa jedno zdjęcie, 15 minut wyciąło, półmedowe. Nikt nie ma internetu praktycznie. Ale łapa już wysłał. Ale łapa jedno wysłał. Chyba. Dobra, no to ja ładuję dalej i później już wrócę. Wszyscy drodzy goście zebrani na tej już właściwie tradycyjnej radcańskiej uroczystości. Na piątym memoriale pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Bardzo dziękuję, jak zawsze, przede wszystkim za organizację i za wspaniałą atmosferę. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że nie tylko ten memoriał jest. Pani poseł Anna Paluch uśmiecha się do mnie, ale to była jej inicjatywa i tutejszej radcańskiej społeczności, która z panią poseł od lat współpracuje. Bardzo za to dziękuję, że tutaj w Radce panią prezydentową Marię Kaczyńską upamiętnia się w ten właśnie piękny sposób. Poprzez wydarzenie sportowe, w którym biorą udział, co dla mnie najważniejsze, przede wszystkim dzieci. Politycy owszem przyjeżdżają, żeby być, żeby pokazać, że życie nie składa się tylko z polityki i że pamiętają. Ale najważniejszy jest ten udział dzieci, udział młodzieży w tym sportowym, pięknym wydarzeniu, które od tych kilku lat już zaczyna mieć taki miły, rodzinny charakter. Bardzo serdecznie za to dziękuję, że właśnie poprzez sporty zimowe, poprzez narciarstwo alpejskie, a w przyszłym roku być może poprzez także i biegi, Radka pamięta o pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Pani prezydentowa uwielbiała jeździć na nartach, są nawet jej zdjęcia tu właśnie z Radczańskich Stoków, kiedy razem ze swoimi koleżankami stoi na jednej tutaj z gór, podziwiając panoramę Radki i przygotowując się do zjazdu. Cieszę się ogromnie, że o niej pamiętamy, cieszę się ogromnie, że znów dostałem zaproszenie na to spotkanie, że mogłem razem z państwem uczestniczyć, wspominając wspaniałą pierwszą damę Marię Kaczyńską, także pierwszą damę sportu, w jakimś sensie można powiedzieć, ale także będąc tutaj razem, ciesząc się pięknem Radki, ciesząc się pięknem tego stoku i pięknem pogody, która nam dzisiaj, właściwie jak praktycznie co roku, wspaniale dopisała. Jest coś w tym, że właśnie to święto Marii Kaczyńskiej tutaj w Radce zawsze jest związane ze słońcem, zawsze jest związane z radością, z uśmiechem,
ze śniegiem. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Bardzo dziękuję za organizację. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to spotkanie mogło się odbyć. Dziękuję strażakom, dziękuję wszystkim organizatorom, obsłudze za to, że mogliśmy tu razem być i cieszyć się tym pięknym dniem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy serdecznie Państwu. Zdjęcia. Bardzo proszę, zdjęcia i przejdę proszę. Prosimy policjantów, będzie obiecane zdjęcie stanu prezydenta. I z dupami borowi. Nie przydało. Tam co? Tak znaleźliśmy się.